Pin od zawsze był dosyć niesamowitą postacią. Dorastał wraz z nami aż do momentu, gdy przytył do około 150 kg i stał się prawdziwym mężczyzną. Praktycznie w wieku 25 lat stał się istnym halkiem. W skórze człowieka, sprawiając, że dosłownie ma łapę jak bochem chleba, i to w sumie mało powiedziane. Brakuje mi tu takiej jednej ciekawej rzeczy, której twórcy niestety nie zrobili. A ta rzecz, by sprawiła, że pora na przygodę, mimo tego, że jest niezmiernie wspaniała, to byłaby bardziej wspaniałą kreskówką. Otóż, dlaczego twórcy nie robili nic ze sylwetką? Pina. Załóżmy, że w wieku 16 lat ma zarysowaną sylwetkę. Bał, czy jakieś włosy poza głową. Zdarzały się takie momenty, ale żeby były one bardziej widoczne. Bo jedynie co się zmieniło przez te kilka lat serialu to dojrzałość emocjonalna, a także charakter naszego bohatera. Z małego maskaja, którego nikt nie szanuje, stał się prawdziwym mężczyzną. Wiadomo, młodym bo młodym, ale walczącym o swoje. Wygląd pozostał taki sam, czyli dwunastoletni kloc, ale jak z takiego kogoś Finn stał się prawdziwym kikaczadem. Miało to miejsce od pierwszych chwil w kreskówce. Kreskówka chciała, aby Finn był rycerzem na białym koniu. Robił Miał robić wszystko, czego zapragną księżniczki. Istnie Disneyowski styl. Aż do czasu, gdy Finn zauważa, że posiadanie rycerskiego charakteru nie wiąże się z równym szacunkiem wobec jego osoby. Bycie rycerzykiem pozbawiło go szacunku od kobiet, dla których właśnie był tym wspaniałym, miłosiernym wbawicielem. Jego relacje idealnie pokazują, że wiedza, którą posiadał o kobietach była po prostu znikoma. Ale jak to się stało, że Finn w ogóle zapragnął być rycerzem? Myślę, że ma to duży związek z, z brakiem męskiego wzorca w jego dorastaniu. Jeżeli Finn posiadałby normalną matulę normalnego ojca, to byłby znacznie lepszym człowiekiem. I nie chodzi o to, że Teraz jego obecne ja jest jakieś złe, ale widzimy, jak przez cały serial przeżył on wiele złych chwil w swoim życiu, właśnie głównie przez to, że nie wiedział, co w jaki sposób się dzieje i dlaczego tak się z nim dzieje. Więc tu był wielki problem z Finem. I drugim problemem, jeżeli chodzi o naszego bohatera, to było to, że myślał, że jest ostatnim człowiekiem. Żyjącym w krainie o. I jeżeli Olicem. mamy taką myśl, w głowie, to strasznie jest się to propomańka z epoki lodowcowej. Ci obaj mieli na bani to, że są sami i nigdy już nie będą z kimś. I generalnie tu nie chodzi o to, że bycie samemu wśród innych jest złe. Gdy widzimy, Osobę z naszego gatunku, to mamy w głowie myśl, że nasz gatunek przetrwa. A gdy nie widzimy tych osób, dostajemy po prostu problemów psychicznych. Chodzi tu głównie o to, że my potrzebujemy drugiej osoby. Jesteśmy osobami społecznymi. Tak samo jak te wszystkie zwierzęta w zoo. Ciekawostka jest taka, że nawet zwierzęcie w zoo potrafi dostać depresji, jak nie jest wśród tam swojego gatunku. My, ludzie, czysto teoretycznie oczywiście, jesteśmy zwierzętami tylko na nogach. Więc to idealnie pokazuje, dlaczego Fin, gdy dowiedział się, że nie jest on samym człowiekiem na tej ziemi, to zaczął mieć lepsze psychikę i po prostu stanął na nogi. I Finn jako nastolatek idealnie pokazuje, jak my chłopcy niszczymy sami siebie od samego początku dorastania. Nie jesteśmy solidarni, nie jesteśmy ambitni i dajemy sobą pomiatać. Staramy się, aby każdy nas polubił, nie zważając na to, czy ma wobec nas szacunek, czy nie. Niestety osoby, które starają się przypodobać każdemu, są nieszanowane przez przeważnie wszystkich. Większość osób nie ufa osobie, której ufa każda, i to jest normalny ludzki przekaźnik do mózgu. Taką osobę, którą darzy każdy sympatią, często wykorzystujemy do swoich celów. Po prostu jest wykorzystywana przez nas ludzi do jakichś takich typowo Pomiatań, tak? czyli po prostu jej nie szanujemy. I pewnie nieraz widzieliście w swoim życiu osobę, czy może nawet ją znacie, która była osobą po prostu nieszanowaną przez każdego, a jednocześnie cały czas się uśmiechała. Lub co gorsza, byliście taką osobą. Naprawdę Wam współczuję. Jeżeli chodzi o drugi aspekt Fina, w którym jest on fajnie wypowiedziany, to jest to świat. Barmy, czyli świat, w którym nie wybucha wojna grzybów, ponieważ Szymon zatrzymuje bombę, która nie budzi króla złego, przez co po prostu świat się zamraża, bo tak działa korona po śmierci jego właściciela. No i ten świat ogólnie jest bardzo ciekawy. Jest to jeden z moich ulubionych wątków, albo nawet ulubiony, jeżeli chodzi o porę na przygodę. Dlaczego aż tak strasznie lubię ten alternatywny świat, jeżeli chodzi o porę na przygodę? Wydaje mi się, że w tym świecie jest idealne pokazanie tego, w jaki sposób zniszczony świat kreuje silnych mężczyzn, którzy chcą ten świat naprawić. W tych czasach rzadko jest tak, że silna osoba chce naprawić te słabe czasy lub chce się stać silny, aby je naprawić. I ma to pewnie związek z tym, że wokół nas wszędzie każdy mówi, że mamy siebie zaakceptować, że mamy kochać siebie tak, jak jesteśmy, że nie mamy siebie zmieniać. I jest to duży błąd, przynajmniej z mojej perspektywy, gdyż akceptacja nie wiązała się z faktyczną akceptacją. Czyli jeżeli akceptowałem swój wygląd, mimo tego, że nie był on fajny, to nie czułem się z tym źle, mimo tego, że mówiłem sobie, że to akceptuję. I każdy wokół mówił, że to jest w sumie spoko, nie ma w tym nic złego. I to jest lekki błąd. Każdy z nas powinien dążyć do perfekcji. Odnaleźć się w tym 1% ludzi, którzy są lepsi od nas i stać się jakby nimi. Rozumiecie, posiadać idola, lub nawet nie idola, albo po prostu osobę, do której chcemy dążyć, jeżeli chodzi o sukces. Generalnie świat z Farmy właśnie jest pokazaniem tego złego świata, w którym Win, jako bohater stuprocentowy, musiał się odnaleźć. Finn w tym serialu, w tym świecie jest jakby esencją dobra. Jego jedynym celem jest to. Aby być tą dobrą duszyczką, aby zasiać równowagę ze z, z ścieżki dobra. Więc nawet w świecie, który jest totalnie zniszczony, w którym nie liczy się szacunek ani lojalność, stara się być choć trochę dobrym. Mimo tego od korony wariuje, i w tym świecie dzieje się coś takiego, że. Na tym się mniej więcej kończy wątek, i potem mamy wątek tego, że Fin, który był zwariowany, przestał być zwariowanym Finem, bo tam korona zaczęła być uszkodzona, i założył rodzinę. Nie wiemy, kim była matka, to się mówi Fina, ale podejrzewam, że może być z tym fajna teoria, która pojawi się na moim kanale. Ogólnie, świat ten post-Apo jest jednym z moich ulubionych. Ten klimat jest po prostu wspaniale zrobiony, a jeszcze jest to w świecie pora na przygodę, więc fakt, że jest to pora na przygodę i świat, świat pod post-apo, no to fajnie to pokazuje. Jeżeli chodzi o kolejny aspekt, który nam fajnie pokazuje Przemianę Fina, to jest to zdecydowanie wątek Ferna. Z początku wydaje się on po prostu pasożytem, a później Fingo go akceptuje jako swojego brata jako osobę, która. Też jest nim, bo po prostu nim kiedyś była. Czysto teoretycznie Fern przestaje być finem i narzuca na siebie nową postać, którą chce się stać, aby nie mieć problemów z tym, że po prostu fin już istnieje. Musiał do tego dojrzeć, aby przestać być finem. I jakby fern jest idealną postacią, która pokazuje, co by zrobił fin na miejscu Ferna, tak? Bo to są dokładnie te same charaktery. I czy Finn mógłby być zły? Widzimy, że tak. Więc jest to bardzo ciekawe. Finn dopiero musiał dojrzeć, aby zrozumieć, że Fern nie jest jego wrogiem, a jest po prostu nim. I wątek z Fernem był naprawdę też wyśmienicie zrobiony. I dopiero pod koniec serialu, gdy niestety Fern odchodzi w inne światy, widzimy akceptację, taką pełną akceptację ze strony Fina i taką, takie poczucie straty w sumie, nawet jeżeli chodzi o jego postać. Bardzo lubiłem Ferna jako postać, jako wątek w serialu. I szczerze mówiąc, trochę będzie mi go brakować. Wyobraźmy sobie, że po śmierci naszego psiaka, tak, Fern wraz z Finem robimy jakieś niesamowite rzeczy w świecie: pory na przygodę. Wiadomo, jest to niemożliwe, ale byłoby to naprawdę fajne. Więc jeżeli chodzi o postać Wina i jego dojrzałość emocjonalną, fajnie jest to po prostu pokazane. Jest to pokazane po prostu, wydaje mi się, że mistrzowsko, jeżeli chodzi o porę na przygodę. Ogólnie, porę na przygodę ma idealne pokazania. Przemian jakiś tak postać. Napiszcie koniecznie w komentarzach, czy wy przeżyliście rzeczy podobne do Fina, bo myślę, że każdy z nas w jakimś stopniu przeżył tak smutne chwile w swoim życiu.